Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze, parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. List Jakuba, 4 rozdział, 14 werset. U schyłku życia pewien człowiek się nawrócił i to jest historia tego człowieka. Opowiada go pewien ewangelista i mówi: w moim mieście żył 90-letni mężczyzna. Był chodzącą książką historii. W swoim życiu wykonywał zawody, które dziś już nie istnieją. Potrafił opowiadać o dawnych uroczystościach w miejscach, które w międzyczasie uległy ruinie. Pracując w ratuszu, stworzył filię pomocy socjalnej, które po dziś dzień istnieją. Wspaniale było go spotkać i ciągle wykorzystywałem okazję, by pytać go o różne rzeczy. Pewnego dnia, gdy się z nim spotkałem, zrobiło mi się nieswojo, gdyż pomyślałem sobie: korzystasz cały czas z wiedzy i doświadczenia tego starszego człowieka, ale o tym, o czym sam wiesz, o tym skarbie, który posiadasz, nigdy mu nie powiedziałeś. Gdy sobie to uświadomiłem, podarowałem mu Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa. Czytał go z zainteresowaniem. Uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa i przyjął go jako swojego Zbawiciela. Czekał 90 lat, aż miłość Boża dotknęła jego serca. Był naprawdę wyratowany w ostatniej godzinie, bo wkrótce potem jego życie na tej ziemi dobiegło końca. W wieku 90 lat nie jest jeszcze za późno, by przyjąć Boży ratunek. To nie powinno prowadzić do tego, by odkładać decyzję o uwierzeniu Panu Jezusowi i wyznaniu grzechów. W tym przypadku nie możemy tracić ani jednego dnia, gdyż jutro nie należy do nas. A jeśli Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem, jeśli Pan Jezus Chrystus jest naszym ratownikiem, nie powinniśmy zwlekać z dzieleniem się tym skarbem z innymi. Dlatego jeśli jeszcze nie wierzysz Pana Jezusa, uwierz Pana Jezusa. Ale jeśli już wierzysz Pana Jezusa, głoś innym, aby uwierzyli w Pana Jezusa.